Na kolejnym filmie widzimy router sprzętowy firmy Mikrotik serii RB493. Jest to platforma sprzętowa, na której przy pomocy dedykowanego oprogramowania został uruchomiony router z następującymi możliwościami przyłączenia sieci. 9 interfejsów typu Ethernet, 232, który służy przeważnie do zarządzania tym routerem. Po otwarciu obudowy zobaczymy, że wewnątrz mamy zainstalowane 3 porty mini PCI, w które możemy zainstalować dodatkowo karty do sieci bezprzewodowych. W naszym routerze została zainstalowana jedna karta służąca do łączenia z sieciami w standardzie Wi-Fi zarówno na częstotliwości 2,4 GHz, jak i na częstotliwości 5 GHz. Platforma ta pozwala na podłączenie niezależne 9 sieci kablowych, jak również przy pomocy dołożonych interfejsów radiowych można budować sieci bezprzewodowe. Charakterystyczne oznaczenie na porcie Ethernet, który znajduje się w tym miejscu, mówi nam o tym, że platforma Routerboard 493 jest przystosowana do zasilania w standardzie PoE, co oznacza, że możemy po skrętce podłączonej do tego właśnie portu oprócz informacji przesyłać również zasilanie dla tego urządzenia.